Czy Chrystus był prawdziwym mężczyzną? Czy miał pokusy seksualne, a więc czy wyobrażał sobie siebie w zjednoczeniu fizycznym, seksualnym z kobietą? Takie pytania w chrześcijaństwie pojawiają się od dawna, można powiedzieć, że od zawsze. Jedną z takich współczesnych odpowiedzi była odpowiedź Martina Scorsese w filmie Ostatnie kuszenie Chrystusa z 1988 roku. Mówiła ona o tym, ta odpowiedź, że Chrystus, jeżeli miał być pełnym mężczyzną, to powinien wyobrażać sobie siebie zjednoczonym w akcie seksualnym z kobietą, że powinien sobie wyobrażać to, z czego rezygnował, bo wtedy ta ofiara ma znaczenie, ta ofiara jest ofiarą głębszą. Człowiek, Chrystus i Bóg przy tym rezygnuje z tego, z czego ma pełną świadomość, a więc z bliskości z kobietą, z życia rodzinnego. Ciąg dalszy naszych rozważań nad męskością. Dzisiaj zapytamy o to samo Fiodora Dostojewskiego w jego dziele Idiota. Czy Kniaś Myszkin był prawdziwym mężczyzną? Fiodor Dostojewski nie daje nam jednoznacznej odpowiedzi, każe nam jej szukać, ale jego odpowiedź, ta, którą zobaczymy, być może jest bardziej współczesna niż film Martina Scorsese. Kim jest Kniaś Myszkin? Czy jest prawdziwym mężczyzną? W pociągu, kiedy przybywa do Petersburga, Rogożyn pyta go, cytuję: A czy płeć piękną książę bardzo lubi? Proszę mi zawczasu powiedzieć. Ależ nie, ja przecież, pan może nie wie, ja przecież wskutek mojej wrodzonej choroby wcale nie znam kobiet. Jeśli tak, zawołał Rogożyn, to znaczy, że książę jest całkiem jak ten głupiec Boża, takich pan Bóg lubi. Takich pan Bóg wszechmogący lubi, podchwycił urzędnik. Był to Lebiediew. Pan Bóg takich lubi, bo ten głupiec Boży to jurodziwy, to człowiek posłany przez Boga, ktoś równy prorokom. Co ma nam do powiedzenia ten fakt, że książę Myszkin nie zna kobiet, że być może nie jest zdolny do prawdziwej namiętności ze względu na swoją chorobę? A więc czy jest prawdziwym mężczyzną? Czy jest prawdziwym mężczyzną ktoś, kto nie potrafi być osobą dorosłą, bo wciąż jest dzieckiem, zadaje dziecięce pytania? A może chodzi tutaj nie o to, że jest dzieckiem, może chodzi o tę dziecięcą szczerość, tę dziecięcą otwartość. Chodzi o to, że widzi rzeczy takimi, jakimi są. Rzeczy nieskażone naszą kulturą, naszym wychowaniem, szkolną tresurą, szkolną socjalizacją, jak to się pięknie nazywa. Jest tym, kto spełnia ten ideał piękna, ideał otwartości, szczerości. Może dlatego nazywany jest czasem dzieckiem. Generałowa mówi, że jest taką dzieciną. Czy jest mężczyzną, jeżeli jest rycerem, cerzem biednym, tak nazywa go Aglaja. Aglaja stara się kogoś, kto być może za chwilę zostanie jej mężem, jakoś nazwać. My musimy ciągle nazywać. Przeczytam ten fragment, którym Aglaja w sposób metaforyczny opowiada o miłości Myszkina do Anastazji Filipowny, bo te inicjały, które w tym wierszu Puszkina o rycerze biednym zmienia, poprawia, to są inicjały Anastazji Baraszkowej. Przeczytam ten fragment. AND poprawił Kol, a ja mówię ANB i tak chcę mówić, przerwała mu ze złością Aglaja. Bądź co bądź, jest rzeczą jasną, że dla tego biednego rycerza
Stało się już dawno obojętne, kim była i co robiła jego dama. Dość, że ją sobie wybrał i uwierzył w jej czyste piękno, a następnie poświęcił jej całego siebie na wieki. Na tym polega jego wielkość, że chociaż ona zostałaby później złodziejką, on jednak powinien był w nią wierzyć i kruszyć kopie za jej czyste piękno. Poeta chciał, zdaje się, połączyć w jednym niezwykłym obrazie całe ogromne pojęcie średniowiecznej rycerskiej miłości platonicznej, jakiegoś czystego i wzniosłego rycerza, oczywiście jest to tylko ideał, w biednym rycerzu, natomiast uczucie to doszło do najwyższego stopnia, do ascetyzmu. Ten ascetyzm seksualny, ten ascetyzm wobec namiętności, a więc pozbawienie się tej namiętności, czy jest to wciąż cecha męska, czy Kniaś Myszkin jest tylko posłańcem Bożym, czy jest tylko błędnym rycerzem, Don Kichotem, marzycielem, który nie realizuje miłości, który nie żyje miłością z konkretną, żywą istotą, z kobietą, żyje ze swoim marzeniem o tej kobiecie i tylko to marzenie się liczy, a im bardziej ono jest odległe od rzeczywistego, żywego człowieka, tym dla rycerza lepiej, wspanialej, tym większe szczęście z realizacji tych marzeń, z realizacji, która nigdy nie dochodzi do punktu zrealizowania, czerpie radość i szczęście. Jakie są odpowiedzi Fiodora Dostojewskiego? Fiodor Dostojewski uważa, że przedstawiając Kniazia Myszkina, więc takiego doskonale pięknego człowieka, uważa, że męskość to jednak jest szczególna sublimacja agresji. Nie możemy zmienić tego przekazu genetycznego, tego XY, ale możemy tę naszą agresję skierować, tę naszą zdolność do walki, po to, aby walczyć w obronie słabszych. I Kniaś Myszkin jako jedyny staje w obronie kobiet i staje dwukrotnie. Jest mężczyzną, który wkracza w spory między mężczyzną a kobietą i ocala kobietę. Tak się dzieje w mieszkaniu Gani, gdy przybywa do niego Anastazja Filipowna, gdy Waria, oburzona tym, co robi jej brat Gania, krytykuje go za to, on ją chwyta za ręce, ona pluje mu w twarz i w tym momencie Gania zamacha się ręką, aby uderzyć ją w twarz. Przeczytam ten fragment. Gani pociemniało w oczach i tracąc resztki przytomności z całej siły zamachnął się na siostrę. Uderzenie trafiłoby na pewno w twarz. Wtem inna ręka powstrzymała rękę Gani. Między nim a siostrą stał książę. Dość już tej kłótni, doprawdy, rzekł z naciskiem, ale nie trzęsąc się cały, jak pod nadzwyczaj silnym wrażeniem. Cóż to u licha, wiecznie mi będziesz właził w paradę, wrzasnął Gania, opuściwszy rękę Warii i wolno już teraz ręką, doprowadzony do ostatniej pasji, z całym rozmachem wymierzył księciu policzek. Ach, załamał ręce Kola, ach mój Boże, ze wszystkich stron rozległy się okrzyki. Książę zbladł, dziwnym i pełnym wyrzutu wzrokiem popatrzył Gani prosto w oczy. Usta jego drżały i usiłowały coś powiedzieć, krzywił jej jakiś osobliwy i całkiem niestosowny uśmiech. No to niech już mnie, ale jej nie pozwolę, powiedział w końcu cicho. Nagle jednak nie wytrzymał, zostawił Ganię, zakrył twarz rękami, odszedł w kąt pokoju, odwrócił się do ściany i powiedział urywanym głosem: o, jak pan się będzie tego wstydził. Kniaś Myszkin przyjmuje policzek, nie nadstawia drugiego, wypomina, patrzy prosto w oczy, nie okazuje strachu. Wypomina Gani, jego uczynek, nazywa go po imieniu, mówi, jak pan się będzie tego wstydził. Ale równocześnie zauważmy, że to właśnie Kniaś Myszkin broni godności Warii. Bierze na siebie ten wstyd bycia uderzonym i poniżonym. Ten wstyd, którego Waria mogłaby nie przeżyć, uderzona przy świadkach
publicznie. A przecież obok stał Ptycyn, jej mężczyzna, ten, z którym za chwilę zawrze związek małżeński, ten, co do którego męskości nie ma żadnych wątpliwości. Nikt z tych, którzy są obecni w tym pokoju, nie ma takich wątpliwości, ale to przecież Myszkin, jurodziwej, idiota, dziecko, ten, który jest uważany potem za rycerza biednego, to właśnie on broni fizycznie, powstrzymując rękę innego mężczyzny przed tym, aby skrzywdził kobietę. Nie jest to ostatnia scena, w której książę Myszkin broni honoru kobiety. Ta następna scena, w następnej scenie będzie bronił honoru, czci, poniżenia, wstydu samej Anastazji Filipownej. Będzie się to działo w Pawłowsku, kiedy Anastazja Filipowna będzie poniżać konkurenta do ręki Agłaji, bo wymyśliła sobie, że to książę Myszkin ma się ożenić z Agłają i być z nią szczęśliwym. Dlatego wykrzykuje różne poniżające rzeczy do swojego konkurenta. A jego przyjaciel, co robi jego przyjaciel? Przeczytam. Tu po prostu trzeba szpicruty, inaczej nie poskromi się tego zwierzęcia, powiedział prawie na głos. Był, zdaje się, już poprzednio zaufanym Eugeniusza Pawłowicza. Anastazja Filipowna błyskawicznie zwróciła się ku niemu. Oczy jej błysnęły. Podbiegła do stojącego dwa kroki od niej, zupełnie obcego młodzieńca, który trzymał w ręku cienką, plecioną szpicrutę, wyrwała mu ją z rąk i z całej siły chlasnęła oficera w twarz. Wszystko to stało się w jednej chwili. Oficer jak nieprzytomny rzucił się na nią. Koło Anastazji Filipowny nie było już jej świty. Solidny pan w średnim wieku zdążył już zrejterować, a podchmielony osobnik stał z boku i śmiał się na całe gardło. Niebawem oczywiście zjawiłaby się policja, ale w danym momencie Anastazja Filipowna mogłaby gorzko odpokutować za swój postępek, gdyby nie nieoczekiwana pomoc. Książę, który zatrzymał się również o dwa kroki, zdążył schwycić oficera z tyłu za ręce. Wyrywając się, oficer silnie pchnął księcia w piersi. Książę leciał na jakieś trzy kroki i upadł na krzesło. W tym momencie zjawiają się inni, zasłaniają Anastazję i w tym momencie również zjawia się Rogożyn, ten, który kocha miłością namiętną, ten, który jest symbolem męskości. Jedna z najbardziej barwnych postaci w tej powieści, ten, który z powodu namiętności, z miłości do kobiety gotów jest zabijać i zabije tę samą kobietę, tę swoją miłość. Ale to książę Myszkin powstrzymuje oficera, chwyta go. Fizycznie sprzeciwia się temu, aby on uderzył, poniżył Anastazję Filipownę. Ryzykuje życiem, bo przecież w tamtym czasie za takie czyny groził pojedynek i gdyby nie ta jego sława jurodziwego idioty, być może zapłaciłby życiem, bo przecież książę Myszkin nie umie strzelać, więc zostałby zabity lub ciężko zraniony, gdyby do tego pojedynku doszło, a przecież mogło do niego dojść. Wszystko na to wskazywało. A więc znów książę Myszkin używa siły fizycznej, tej swojej słabej siły fizycznej po to, aby bronić kobiety w sytuacji, kiedy żaden z mężczyzn, tych, którzy na te kobiety pretendowali, tak jak Ptycyn, którzy być może kochali je, tak jak Rogożyn i Ptycyn, te osoby są gdzieś z boku, ale to właśnie on wkracza i broni cześć kobiet. Książę Myszkin jest również mężczyzną dlatego, że kocha. Kocha i potrafi o tej miłości opowiadać. On tę miłość deklaruje. On o tej miłości opowiada publicznie, wyznaje tę miłość. Najbardziej wzruszające jest to jego wyznanie miłości do Anastazji Filipowny. Wtedy właśnie, gdy Anastazja zachęca do tego, aby ją targowano, gdy
ogłasza przetarg na to, z kim spędzi noc, tak można by to nazwać. Wtedy książę chce się z nią ożenić. Książę wyznaje jej miłość. Chce wziąć za nią odpowiedzialność. Przeczytajmy ten fragment. Ja panią biorę uczciwą, Nastazjo Filipowna, a nie taką o drogożyna, powiedział książę. To niby ja jestem uczciwa? Pani, no to jest coś takiego z powieści. To są, mój drogi książę, stare bajeczki, a dzisiaj świat już zmądrzał. To są wszystko głupstwa. A przy tym, jakże ty się możesz ożenić, kiedy tobie samemu potrzebna jeszcze niańka? Dalszy fragment. Ja panią, Nastazjo Filipowno, nikomu nie pozwolę o pani powiedzieć złego słowa. Wcześniej. Ja panią, Nastazjo Filipowno, kocham. Umrę za panią. Jeżeli będziemy biedni, zacznę pracować. A więc miłość, odpowiedzialność, gotowość śmierci za osobę, którą się kocha, przekonanie uczciwości osoby, która daje oznaki właśnie tej nieuczciwości, która pokazuje siebie z najgorszej strony, ta miłość bezwarunkowa. Wtedy, kiedy nagle okaże się, że książę jest również bogaty, książę znów powtórzy swoje wyznanie. Słyszysz, książę, zwróciła się do niego Nastazja Filipowna, jak cham targuje twoją narzeczoną. On jest pijany, powiedział książę, on panią bardzo kocha. Zauważmy, książę Myszkin jest szczery, ma tę dziecięcą prawdomówność. On widzi, że Rogożyn ją kocha, on nie próbuje konkurenta poniżyć. Nie próbuje w ten sposób zdobyć jej serca. Dalej. On jest pijany. A czy ci nie wstyd będzie później, że twoja narzeczona o mało nie pojechała z Rogożynem? Pani miała gorączkę i teraz pani ma gorączkę. Pani jest na pół przytomna. I nie będziesz się wstydził, kiedy ci potem powiedzą, że twoja żona była utrzymanką Tockiego? Nie, nie będę się wstydził. Pani była u Tockiego wbrew swojej woli. Nigdy mi tego nie będziesz wymawiał? Nie będę. Uważaj, nie ręcz za całe życie. Książę Myszkin pokazuje tutaj jedną z cech męskości, którą chciałbym, aby była taką najważniejszą. Odpowiedzialność za kogoś słabszego, ale ta odpowiedzialność, która nie ogranicza się tylko do powstrzymywania od tego, aby ta osoba została uderzona, poniżona fizycznie. On chce chronić również moralnie, psychicznie tę osobę, utwierdza ją w przekonaniu o tym, że jest kimś lepszym, kimś dostojniejszym. A więc czy jest mężczyzną? Czy jest mężczyzną ktoś, kto potrafi wyznawać miłość? Tak jak zrobi to zaraz książę Myszkin do Agłai. Zrobi to bardzo delikatnie i subtelnie, ale Agłaja od tego momentu zacznie o nim myśleć jako o swoim mężu. Przeczytam ten list. Kiedyś zaszczyciła mnie pani swoim zaufaniem. Może teraz pani całkiem o mnie zapomniała. Jak się to mogło stać, że piszę do pani? Nie wiem, ale uczułem nieodparte pragnienie, żeby przypomnieć pani o sobie, właśnie pani. Tak często wszystkie trzy panie były mi potrzebne, ale ze wszystkich trzech widziałem tylko panią. Pani mi jest potrzebna, bardzo potrzebna. Nie mam nic do napisania o sobie, nic do opowiedzenia. Zresztą nie o to mi chodzi. Strasznie bym chciał, żeby pani była szczęśliwa. Czy pani jest szczęśliwa? Tylko to chciałem pani powiedzieć. Brat pani, książę Lew Myszkin. Wyznanie miłości, istota miłości, chęć, aby ta druga osoba była szczęśliwa. Tak powinna się wyrażać miłość w dążeniu do tego, aby ten drugi człowiek był szczęśliwy. Dlaczego te kobiety go odrzucą? Dlaczego Anastazja Filipowna będzie od niego uciekać? Dlaczego odejdzie od niego Agłaja? Agłaja odejdzie od niego
dlatego że będzie chciała wyłączność na Kniazie Myszkina. W tej scenie, kiedy obie konkurentki, i Jagłaja, i Anastazja, spotykają się i walczą Kniazie Myszkina, gdy dochodzi do spięcia, ten waha się, czy pójść za Agłają, chociaż w tym momencie chciałby za nią pójść. Powierzył przecież Anastazję Rogożynowi, ale Agłaja czuje się obrażona tym, że on może się wahać między kim, wybierać między nią a kimś, kto ma zszarganą reputację, i odchodzi. Anastazja zatrzymuje go, rzuca się na kolana. On będzie ją gładził po głowie, tak samo będzie ją gładził po głowie, jak później będzie gładził po głowie Rogożyna, który ją zabił w ostatniej scenie, gdy razem będą nad ciałem Anastazji czuwać. Dlaczego żadna z tych miłości nie została przyjęta? Dlatego, że to nie jest miłość, na którą te kobiety czekały. Może nie były do niej zdolne. Może nie wierzyły, że taka miłość jest możliwa, a może pragnęły również tej miłości zmysłowej, może innego sposobu wyrażania miłości nie znały, nie rozumiały, nie były na niego gotowe. Kniaz Myszkin w rozmowie z Rogożynem opowiada o tym, jak on kocha te kobiety. Roześmiałeś się teraz, wiem, dlaczego się uśmiechnąłeś. Tak, mieszkaliśmy tam osobno i w innych byliśmy miastach. Ty to wszystko wiesz na pewno. Przedtem ci już przecież tłumaczyłem, że ja ją nie miłością kocham, lecz żałością. Sądzę, że dobrze to określam. Mówiłeś wtedy, że te moje słowa zrozumiałeś. Czy rzeczywiście zrozumiałeś, z jaką ty na mnie patrzysz nienawiścią? Przyszedłem cię uspokoić, ponieważ i ty jesteś mi drogi Parfię. Ja cię bardzo kocham, a teraz pójdę i nigdy już nie wrócę. Żegnaj. Kniaz Myszkin kocha żałością. Kniaz Myszkin kocha współczuciem. I dlatego w tej scenie między Agłają i Anastazją wybiera tego, kogo będzie żałował bardziej, a bardziej żałuje Anastazji. To z nią będzie chciał się ożenić, ale ona znów ucieknie przed nim. Ucieknie przed taką właśnie miłością, która jest żałością, współczuciem. Jest to miłość chrześcijańska, ale czy jest to miłość, na którą Anastazja była gotowa? Jak to się dzieje, że ktoś, kto broni kobiet, jest równocześnie przyjacielem tych osób, z którymi konkuruje? Bo kniaz Myszkin potrafi być przyjacielem. Staje się przyjacielem Gani, tego, który nazywa go idiotą, kłamcą, gadułą, uważa go za spryciarza, uderzy go, ale potem będą rozmawiać, potem będzie go przepraszał, spędzą noc na długich rozmowach i pozostaną przyjaciółmi. Kniaz Myszkin jest prawdziwym mężczyzną, bo męskość nie realizuje się tylko w relacji do kobiet. Męskość realizuje się w relacji do mężczyzn, do tych innych mężczyzn. Poprzez to, jak spotykamy, w jaki sposób wchodzimy w więzi z innymi mężczyznami, w ten sposób wyrażamy również naszą męskość. I kniaz Myszkin jest osobą szlachetną, jest osobą otwartą, tym, który potrafi kochać. I tak naprawdę kniaz Myszkin kocha wszystkich tak samo. Tak samo kocha Agłaję, tak samo kocha Anastazję, tak samo kocha Ganię, którego staje się przyjacielem, a Gania później powiernikiem jego majątku, jego interesów. Tak samo będzie również kochał Rogożyna. Tego Rogożyna, który chce go zabić, tego Rogożyna, który raz go kocha, potem mówi, że go nie lubi, mimo tego, że wcześniej chciał go zabić, jak kniaz Myszkin mu
przebacza, jakby tego nie zauważał. To się samemu Rogożynowi nie podoba, ale wtedy, kiedy już zabije Anastazję, powie: brat, wstupaj za mną, czyli idź, bracie, za mną. Bo wtedy, po tym, co zrobił Anastazję Filipownej, po tym, gdy ją zabił, Kniaź Myszkin znów jest dla niego bratem. Kniaź Myszkin ma jeszcze jedną cechę urodziwego, a więc nie tylko to, że nie jest zdolny do małżeństwa, to jest ta choroba padaczki, to jest ta choroba padaczki, która ocali go od śmierci wtedy, kiedy Rogożyn podniesie na niego nóż. Ta padaczka jest jakby znakiem od Boga, że nie należy go zabić, i Rogożyn tak to odczyta. Już więcej nigdy nie będzie starał się czyhać na jego życie, bo przyjmie być może tę padaczkę jako znak od Boga, że nie można zabijać kogoś, kto jest tak niezwykły, kogoś, kto jest tak niezwykły, że aż boski, bo coś poprzez tą swoją niezwykłość przekazuje. Ta niezwykłość ujawni się również wtedy w Wilii Jępańczynych Pietropawłowsku, wtedy na wieczorku zapoznawczym, gdy planuje się związek małżeński Agłai z Kniaziem Myszkinem, wtedy, gdy on w ferworze dyskusji zacznie mówić o duchowości, o tej duchowości, do której trzeba wrócić, o tej duchowości utraconej, tak wzbudzi się, takie wzburzenie go ogarnie, że nastąpi atak padaczki, tak jakby pokazujący, że ta duchowość jest czymś szalonym, że nie ma na nią miejsca w zdrowiu, że jest czymś tak niezwykłym, może chorobą, a może wręcz posłaniem Bożym, bo tym swoim atakiem podkreśla wagę tego, o czym mówi. Kniaź Myszkin, mężczyzna. Kniaź Myszkin jest kimś niezwykłym, jest kimś, kto został posłany przez Boga. Dostojewski w swoich listach nazywał go Kniaziem Chrystosem. Ale czego może nas nauczyć o męskości Kniaź Myszkin? Myślę, że może nas nauczyć tego, że w męskości najbardziej wartościowe jest to, co nie wiąże się z samą realizacją seksualną. A więc wartościowa jest obrona słabszych. Wartościowa jest ta zdolność do wybaczania, zdolność do bycia w przyjaźni, ta zdolność współczucia, zdolność do przyjaźni. A więc można powiedzieć, że Bóg posyła nam ludzi niezdolnych do życia seksualnego, a może ludzi, którzy to życie seksualne rozumieją inaczej. Może to oni są tymi urodziwymi, może niosą ze sobą jakieś przesłanie do nas, może wymagają od nas tego, abyśmy ich zrozumieli, nauczyli się z nimi żyć. Myślę, że Fiodor Dostojewski zgodziłby się ze mną, że dobrze, że są tacy ludzie, jak Kniaź Myszkin, niezdolni do małżeństwa lub zdolni inaczej. I dobrze, że Bóg ich takimi do nas posyła. Dziękuję.